Współczesne pole bitwy, zróżnicowane tryby rozgrywki, od 2 vs 2 po ogromne bitwy na ponad 100 graczy. Piękno wizualne dzięki nowoczesnemu silnikowi graficznemu. Crossplay między graczami konsolowymi a pecetowymi od samej premiery gry, a do tego wsparcie klawiatury i myszek dla graczy konsolowych. Brzmi jak mokry sen każdego fana strzelanek? Nie, to zapowiedź najnowszego Call of Duty. Nie będę ukrywał, ja od zawsze byłem fanem Battlefielda i w tym obozie się lokowałem, ale po dwóch ostatnich częściach Battlefielda, czyli Battlefield 1 oraz Battlefield 5, powiem szczerze, że coraz bardziej przechodzę na stronę Call of Duty, bo te tytuły mnie po prostu zawiodły. A zapowiedź najnowszego Call of Duty, czyli Modern Warfare, resetu całej serii, nowego silnika graficznego, którego w końcu się doczekamy, naprawdę zrobiła na mnie piorunujące wrażenie. To, co pokazali twórcy odnośnie Call of Duty, naprawdę zapiera dech w piersiach i myślę, że jest mokrym snem właśnie każdego fana strzelanek, każdego fana FPS-ów, w tym mojego. To, co ja najbardziej lubię, czyli współczesne pole bitwy, właśnie to dostajemy w najnowszym Call of Duty Modern Warfare i to ja kochałem w Battlefieldach. Battlefield 3, Battlefield 4, moje ulubione Battlefieldy, właśnie współczesne pole bitwy, nowe bronie, czołgi, helikoptery, to wszystko kochałem w Battlefieldzie i tego ja oczekuję od Battlefielda. Niestety Battlefield tego nie dowiózł, a Call of Duty właśnie to robi, bo tak, mamy oprócz tego, co widzicie teraz na ekranie, czyli krótkich pojedynków w bliskim starciu, 2 vs 2, bardzo skillowych, zostały zapowiedziane w mega wielkie bitwy z pojazdami, z czołgami, z helikopterami na ponad 100 graczy. Tak jest, 100 graczy. Tylu jeszcze nigdy nie widzieliśmy na prawdziwym polu bitwy. Przypomnę, że Battlefield ograniczał się do 64 osób na serwerze. Tutaj mamy dostać ponad 100. Nie wiadomo jeszcze ile to będzie dokładnie, czy to będzie 100, czy to będzie 110, ale ma być ponad 100. I twórcy od razu mówią, że nie, nie kojarzcie tego. To nie będzie tryb Battle Royale, to będzie zwykły tryb multiplayer, ale podobno ma robić mega wrażenie. Tego wszystkiego dowiemy się już na nadchodzących beta testach Call of Duty Modern Warfare, bo te rozpoczynają się już we wrześniu, ale oprócz tego, że mamy zróżnicowane tryby multiplayer od wspomnianych 2 vs 2, 10 vs 10, 20 vs 20, czy właśnie tych 50 na 50, czy nawet więcej niż 100 graczy na serwerze, dostajemy piękną grafikę, bo w końcu Call of Duty doczekało się nowego silnika graficznego, który jest przebudowany od samego początku. To nie jest jakiś refresh, remake, tylko nowy silnik graficzny otrzymujemy. Do tego otrzymujemy zupełnie nową fizykę strzelania i dostajemy pociski balistyczne zamiast hitscanów, także to, co ja lubię, naprawdę będzie trzeba dobrze celować, będzie fajny feeling broni. Oczywiście ja jeszcze nie mogę tego do końca ocenić, bo w Call of Duty nie grałem, ale z tego, co już zostało zaprezentowane, z oceń takich osób jak Tifu czy Shroud, którzy już mieli okazję zagrać w Call of Duty Modern Warfare, oni bardzo to doceniają i uważają, że naprawdę fizyka strzelania, fizyka broni jest tutaj oddana bardzo dobrze i bardzo przyjemnie się strzela, no a to jest przecież najważniejsze w strzelankach. I to, co widzicie w tym momencie na ekranie, czyli pełna, bardzo rozbudowana kustomizacja broni. I to nie jakaś nałożenie jednego tłumika, tylko naprawdę dużo, dużo, bardzo dodatków możemy zmieniać, zamieniać. Każdą broń można kustomizować, będzie bardzo szeroki wybór broni, także każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie. Czy wolicie grać na krótko, czy wolicie grać na średni dystans, czy na długi dystans, czy wolicie założyć kolimator, większy magazynek, lufę, tłumik, cokolwiek. Wszystko to będzie, jak widzicie, w tym momencie na ekranie możliwe w najnowszym Call of Duty. Na pewno ja z przyjemnością spędzę wiele godzin na tym, żeby dostosować ekwipunek do moich ulubionych preferencji, także to kolejny wielki, wielki plus dla Call of Duty Modern Warfare. To, czego mi w Call of Duty brakowało, a gdzie właśnie przewagę miał wspomniany wcześniej Battlefield, no ale o Battlefieldzie chyba powoli możemy zapomnieć. No i to, co mnie, powiem szczerze, osobiście najbardziej cieszy, czyli pełny crossplay. Gracze z PlayStation 4, gracze z Xbox One, gracze z PC-ta, wszyscy będą mogli zagrać razem. Ja się bardzo cieszę jako twórca, ponieważ będę mógł grać ze swoimi wszystkimi widzami. Cieszę się również, bo ja niedawno przeszedłem z grami na PC-ta, a swoich znajomych zostawiłem na konsoli, także też bardzo się cieszę, że będę mógł wrócić, będę mógł z nimi pograć, a do tego pełne wsparcie klawiatury i myszki na PS4 i na Xbox One. Kolejny wielki plus i od razu wszystkich uspokoję. Gracze będą dobierani na podstawie tego, czego używają, czy kontrolera, czy myszki i klawiatury, a nie tego, na jakiej platformie grają. Także spokojnie, jeżeli będziecie grali na padzie na PS4, to będzie wam dobierało przeciwników również na padzie na PS4, a jeżeli będziecie grali myszką i klawiaturą na PS4, to dobierze wam graczy albo z konsoli z klawiaturą i myszką, albo graczy pecetowych.
Do tego w ogródku niedzielenia graczy mamy jeszcze zapowiedź braku płatnych DLC oraz braku Season Passów, także każdy kolejny dodatek, każde nowe mapy, jakie będą pojawiały się w Call of Duty Modern Warfare, będą dostępne dla wszystkich, którzy kupili podstawową wersję gry, także nie będzie sytuacji, że część waszych znajomych, którzy nie kupili dodatku, nie może z wami grać, wygracie z kimś innym. Te wszystkie problemy powinny zostać wyeliminowane w najnowszym Call of Duty. No dobrze, same superlatywy, więc czy coś może pójść nie tak? Jedyną rzeczą, jakiej ja się obawiam w tym momencie, to są mikrotransakcje, z których Activision jest słynne i to może zepsuć grę, ale mam nadzieję, że te mikrotransakcje, które na pewno będą dotyczyły tylko elementów kosmetycznych, nie zobaczymy tutaj pay to win, ale ta obawa u mnie pozostaje. No i oczywiście pytanie, jak sobie w tym momencie taki klasyczny multiplayer poradzi na rynku, czy gracze będą zainteresowani tego typu rozgrywką? Ja na pewno sprawdzę, mam nadzieję, że wy też. Czekam w komentarzach na wasze opinie odnośnie Call of Duty Modern Warfare. Czy wam się podoba, czy wam się nie podoba, czy będziecie kupować, czy zagracie w betę? Aha, bo jeszcze nie powiedziałem, kiedy beta. Beta jest troszkę podzielona, bo gracze z PlayStation dostają ekskluzywną betę i jeśli ktoś ma preordera na PlayStation 4, to zacznie swoją rozgrywkę 12 i 13 września. Otwarta beta dla wszystkich posiadaczy PlayStation 4 jest od 14 do 16 września, a następnie już otwarta beta dla wszystkich i tam będziemy mogli przetestować crossplay, czyli dla graczy na PS4, Xbox One oraz PC-cie. Startuje wczesny dostęp dla preorderowców 19-20, a otwarte dla wszystkich 21-23 września. Także już za miesiąc będziemy mogli przetestować Call of Duty Modern Warfare i wydać już jakiś sensowny werdykt na temat tej gry. No dobrze, to jeszcze raz czekam na wasze komentarze. Mam nadzieję, że film się podobał, więc zostawicie pod nim łapkę w górę. Dzięki, że oglądaliście i do zobaczenia następnym razem. Cześć!